plans to lay off about 20% of its employees. Let's bring in Amir Efradi. He just broke the story on the Uber ogłosił plan redukcji zatrudnienia. Zwolnieniami zostanie objętych 3,7 tysiąca pracowników pełnoetatowych, czyli około 14% siły roboczej. Uber walczy z kryzysem związanym z epidemią. Jak podaje BBC, poza zwolnieniami, które wyniosą 14% siły roboczej, dyrektor generalny zrezygnuje również z pensji podstawowej wynoszącej 1 milion dolarów w 2019 roku do końca roku. Firma potwierdziła, że redukcje będą dotyczyć zespołów obsługi klienta i działów rekrutacji. Na odprawy i koszty związane ze zwolnieniami Uber przeznaczy 20 milionów dolarów. W marcu ostrzegano, że popyt na usługi taksówkarskie spadł o ponad 60% w państwach, które zostały najbardziej dotknięte epidemią. Ponieważ nie wiemy, jak długo potrwa odzyskanie środków, podejmujemy kroki w celu dostosowania naszych kosztów do wielkości naszej firmy dzisiaj, napisała firma w oświadczeniu. Mimo wzrostu popytu na usługi dostarczania posiłków Uber Eats postanowił zrezygnować z 8 nierentowych rynków. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności Uber Eats w Czechach, Egipcie, Hondurasie, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Ukrainie i Urugwaju. Jest to kontynuacja naszej strategii skupiania energii i zasobów na najlepszych rynkach dla Eats na całym świecie, podał rzecznik Ubera. I think this is a case where you have very little reason to get back in, especially for a company that yes. Okej, rozumiem, że Uber czy tutaj taksówki mogą mieć teraz problemy na rynku. Z własnego doświadczenia wiem, że taksówkarze nie mają obecnie łatwego życia, a dochód im się zmniejszył im o połowę. Podaż podobna jak była, popyt zmalał, to i ceny radykalnie poszły w dół, pomimo mniejszej ilości kursów. Jak jeszcze od do niedawna jazda z hipermarketu do domu, około 5 km kosztowała mnie tak blisko 14 zł Uberem, tak teraz ostatnio jak jechałem, wyszło niecała dycha. A warto zaznaczyć, że kiedyś takich kursów robiłem nawet kilka tygodniowo, to teraz jeden na kilka tygodni. Nie pomogło nawet dostosowanie się firmy do warunków pandemii. Dziwi natomiast też fakt, że w obecnej sytuacji na niektórych rynkach szans przebicia nie miał Uber Eats. Przecież jedzenie na wynos cieszyło się ostatnimi tygodniami ogromną popularnością. Do tego stopnia, że nawet nie uświadczycie na tej platformie zbyt wielu promocji. Ale może ludzie po prostu też boją się zamawiać jedzenie do domu. I nic w tym przecież dziwnego. W końcu towar przechodzi przez kucharza, obsługę restauracji, kierowcę, a ci, co sam widziałem ostatnio po wizycie w KFC, nie zawsze należą do wzorów naśladowania pod względem sterylności. Tak jeszcze nawiązując do tematu na wynos. Ciekawe, jak w Polsce dalej będzie wyglądała sytuacja z takimi firmami jak właśnie Uber i